Cieszyńskim Teatrze odbyła się dzisiaj konferencja charytatywna Psychologia Sukcesu. Co kryje się pod tym tytułem? O tym Marek Maślanka, założyciel Fundacji Łatka. Głównie będziemy poruszać tematy związane z biznesem. Mamy 7 mówców, którzy opowiedzą o różnych sprawach, które są potrzebne handlowcom, generalnie ludziom, którzy pracują w biznesie. I zakończymy sztuką teatralną, która jest nowym trendem, jeżeli chodzi o szkolenia, tak zwany Teach Art. Poprowadzą tą sztukę prelegenci wraz z udziałem jednej aktorki warszawskiego teatru. To pierwsza tego typu konferencja? Będą kolejne? Myślę, że pierwsza to na pewno, a myślę, że będą kolejne. Konferencję poprowadził Jarosław Kuźniar, dziennikarz, ale także znany prezenter radiowy i telewizyjny. Kuźniar był również jednym z prelegentów. Omówił markę osobistą lidera w nowych czasach. Mam nadzieję, że przekonałem was do tego, że byłem sobą i do tego was też bardzo namawiam. Nie możecie się różnić w różnych miejscach sieci i w realu, bo to wszystko musi być ta sama osoba. Ja nie mogę w telewizji być gościem przeintelektualnym, a wyjść tutaj na scenę i być przewódcem, bo to kompletnie się wam nie sklei. Ja muszę być i tam, i tu tym samym gościem. Wy musicie i na LinkedInie, i na Facebooku, jeśli potrzebujecie, być tymi samymi ludźmi. Najlepiej używając tych samych narzędzi, najlepiej używając tej samej jakości, najlepiej używając tej samej emocji, która też was definiuje, bo w tym wszystkim, mimo że będziecie używali narzędzia bardzo technicznego, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby w nowych czasach zbudować jeszcze lepsze relacje człowiek do człowieka, człowiek z człowiekiem. To tylko pomaga. To nie jest przymus, ale to naprawdę bardzo, bardzo pomaga i bardzo w niektórych sytuacjach ułatwia sprawę. I jeszcze jedna uwaga na koniec. Wielu myśli sobie, że to jest po to, żeby się promować, żeby się chwalić czymkolwiek. To nie jest jednokierunkowe, bo nie możecie tam wejść i tylko wyrzucać z siebie informacje. To mi się udało, tamto mi się udało, tu jestem fajnie, tam mi się powiodło. Wy musicie rozmawiać, to jest rozmowa. Tam wchodzicie do świata ludzi, którzy nagle, wasi klienci albo moi widzowie, oni mogą sobie ze mną pogadać. Do tej pory to było jednokierunkowe, ja siadałem przed kamerą i coś mówiłem. Oni mogli napisać maila, mogli coś tam gdzieś skomentować, ale ja nie widziałem tego. Dzisiaj to widzę w real time. I to są narzędzia do genialnej komunikacji z waszymi klientami. Jak podkreślają organizatorzy, całkowity dochód uzyskany z organizacji wydarzenia zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji Łatka. Fundacja Łatka zajmuje się, w tej chwili ma program Łatka na głodny brzuszek, to znaczy fundujemy dzieciom w szkołach podstawowych obiady. I to jest nasza główna działalność na dzień dzisiejszy. Natomiast ostatnio też zrobiliśmy takie wydarzenie, czyli remont dachu w Laosie. Udało się nam wybudować nowy dach dla dzieci w wiosce laotańskiej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik. To jest...